uwaga, Jagoda pyta, a ja odpowiadam. Więc Andrzej, dlaczego kobietom z nadwagą jest tak trudno schudnąć? O kuj, myślałem, że będzie prościej. Słuchaj uważnie. To, co teraz powiem, będzie kluczem do zrozumienia twojej sytuacji. Rozumiem, że twoja waga przez jakiś czas się utrzymuje. Że nie to, że w zeszłym tygodniu ważyłaś tam 54 i nagle masz aktualną, nie? Dobrze rozumiem. Dobrze. Czyli rozumiem, że przez kilka lat twój mózg przyzwyczaił się do tego, że masz się ograniczać z jedzeniem, masz się odchudzać, masz ograniczać cukierki, masz ograniczać noszenie kostiumów jednoczęściowych, tak? Twój mózg przywykł do tego, jaka jesteś, jak patrzysz w lustro, to widzisz siebie. Wyobraź sobie, że ja swoją czarodziejską różdżką przekażę dobrą energię i wyparuję z ciebie 20 kg. Wiesz, co się zmieni? Wszystko. Wszystko. I to jest najtrudniejsze. Zmieni się nie tylko szafa. Nie tylko, że podejdziesz do szafy, otworzysz i nie masz co na siebie włożyć. Okej. Zmieni się nie tylko to, że otworzysz lodówkę i tam nie ma jadalnych rzeczy. Zmieni się coś gorszego. Pójdziesz do sklepu kupić ciuch i ty nie wiesz, co ty masz kupić. Dlatego tak trudno jest schudnąć, że twój mózg przyzwyczaił się do tego, co jest i on odchudził sobie wyobraźnię. Ty nie jesteś w stanie sobie teraz wyobrazić, jak idziesz do sklepu z bielizną, Palmersa. Nie jesteś sobie wyobrazić, którą bieliznę masz kupić sobie, jak będziesz laska. I to jest najmniejszy problem. Największy problem się zaczyna wtedy, kiedy idziesz do sklepu, żeby się ładnie ubrać. Chcesz sobie kupić... Co chcesz sobie kupić? Sukienkę. No właśnie o to chodzi. Chcesz sobie kupić sukienkę. Czemu sukienkę? Bo twoja wyobraźnia zatrzymała się na poziomie sukienek. A ty, jak się wylaszczysz pod wpływem mojej cudownej różdżki, stracisz 20 kg. Zapomnij o czymś takim jak sukienka na następne 20 lat. To jest wyglądała jak ta laska w dobrze dobranych jeansach, w fajnej sportowej bluzie. Ty będziesz dobrze ubrana na 16, a nie na 60. Rozumiesz? I teraz to, czemu tak trudno jest schudnąć, to tak trudno jest sobie wyobrazić, jak ja będę żyć, jak będę szczuplejszy. Jak już się przyzwyczaiłem ja wchodzić mozolnie na pierwsze piętro, to ja sobie nie wyobrażam, że ja będę wbiegał na trzecie. Rozumiesz? Jeżeli ja sobie wyobrażę, że jak idę na basen, to jest ryzyko, że wtedy się tyłem odwrócą, to nie wyobrażam sobie, że jak będę przechodził wśród tego szpaleru dziewczyn, że one będą gwizdać na mój widok. Rozumiesz? To jest najtrudniejsze, że nasz umysł przyzwyczaja się do tego, jacy my jesteśmy i odbiera nam wyobraźnię. Jak się ubrać, a daje nam wyobraźnię, co dobrego można włożyć do buzi. Co? Jak, w jaki sposób, jakie kalorie sobie dopchać, co by było jeszcze smaczniejsze. Rozumiesz? Zamienia jedną przyjemność na inną i teraz odbiera wyobraźnię, że w życiu może być jeszcze coś przyjemniejszego niż jedzenie.